来自于Powiedz to, powiedz to! Co? Wszystkiego najlepszego, Basiu. Wszystkiego najlepszego, Basiu. Tak, więc witam Cię, Basiu. Jesteśmy razem z Natalią. Witam. Na jednym z zebrzeńskich blokowisk, jak widzisz. Ja właśnie przyjdziemy tu odwiedzić. Nasze znajome z grupy, które być może mają do Ciebie jakieś życzenie, ale to się okaże za chwilę, jak do nich pojedziemy na górę. Mam nadzieję, że się uda. Póki co było dosyć dużo prób i nam nie wychodziło, ale zobaczymy, może... Okej, jestem. No więc mieliśmy mały problem techniczny, ale... Chodźmy do szkoły, osiedlowej, windy. Tak, i jedziemy na oczywiście piętro... Za siódme, tak? Podobno. Siódme, super wypalony. Ale to tamtej windy i tak jest w porządku. Nie ma napisów zabrze albo ruch, więc jest okej. Okay. Tak, jeszcze na razie nikt nas tu nie pobił, ani nie ma prawie, więc jest... ale to mam wrażenie, że ona się chyba urywa. Cholera jasna. Kiedy jedziemy? A które już piętro? No przecież już nie czwarte, piąte... Nie wiadomo, czy Kasia jest w ogóle w mieszkaniu i tak samo, no, czy może będzie Maria. Jest po prostu. Tak, tak. No miejmy nadzieję, marna. Najwyżej wpadniemy jeszcze raz, ale miejmy nadzieję, że się uda tym razem może. Jesteśmy. O, które to jest mieszkanie, pamiętasz? Chyba numer 29. Okej. Okay. Na duże sobie skomplikowania. To jest to. Tak. To jest to. Dobra, możemy zapukać. Albo zadzwonić. Tak. Dzień dobry, złożę suchy chleb. A dla kogo? Dla konia? Nie, dla Basi! Basi, to my mamy życzenia. O, jakie życzenia macie? O! Tego najlepszego, Basia! Jak miło! Jakieś, może coś inne życzenia jeszcze? Zdrowia, szczęścia, uśmiechu na każdy dzień, pogody duła i żebyś zawsze była naszą taką grupową iskierką. Żebyś nigdy nie dostała syndromu trzeciego roku, nie miała żadnej z chorób, o których się uczymy i była zawsze szczęśliwa, uśmiechnięta i miała dużo dzieci. Właśnie, z okazji Twoich rodzin przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia Twoich najskrytszych marzeń osobistych i tych związanych ze studiami. Jest tak, więc cześć Basiu, przyszliśmy dzisiaj z wizytą do naszych kochanych znajomych w Alasce mieszkających, do Mach Natalii Braciliczko. Pierwsza będzie Mach Natalia, bo tutaj ona mieszka na pierwszym piętrze. Właśnie jesteśmy pod jej pokojem. Okej, wchodzimy. Być może ma też jakieś życzenia dla Ciebie, chociaż nie gwarantuję, bo wiesz jak to bywa. Masz, Natalia, może jakieś życzenia dla Basi? Życzenia dla Basi, tak? Niech pomyślę. Czego bym mogła Basi życzyć? No, żeby się jej wszystko dobrze układało, żeby została spadnienia rozsianego, bo akurat o tyle teraz robię. No i wszystkiego dobrego, kochanie. Życzenia z dalekiej północnej Alaski przesyłają dla Basi także nieustraszeni w walce ze śniegiem bracia Liczko. Ociekaj, Macieju, ociekaj! Tak, Agiacko. Droga Basi, z dalekiej północy przesyłamy Ci najgorętsze życzenia. Spełnienia marzeń, bliskich i dalekich. Fantazji, twórczej. Sukcesów pedagogicznych w nauczaniu. Bezpiecznej jazdy na rowerze! Lawinowej Alaski, to źle, kurwa! Cześć Basiu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Basiu, wszystkiego najlepszego. Cześć Pasienko, alles Liebe und gute zum Geburtstag.
Cześć Basia, ja chciałam wziąć tylko parówki. Cześć Basiu, zamknął nas Piotrek w szafie niestety, pokazał nam złożyć tobie życzenia, więc wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dużo zdrowia, żeby ci się wszystko udawało na studiach, spełnienia marzeń, no i wszystkiego najlepszego. W dniu twoich urodzin Basiu i ja razem z moją ukochaną dziewczyną chciałem ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, uśmiechu, tego ślicznego uśmiechu na każdy dzień. Spełnienia wszystkich marzeń, pociechy z mężczyzny, no i wszystkiego naj. I naturalnie, uśmiech! Wszystkiego najlepszego, Basiu! Jeszcze raz przepraszam, bo ja się zablokowałam i ujęłam się go nagle. Jeszcze raz! A to się nagle? Pani Basiu Latarkiewicz, składam Pani serdeczne życzenia imieninowo-urodzinowe. Do całego zespołu zdrowia nie mogę powiedzieć. Basia będzie bardzo szczęśliwa. Pani Barbaro, życzę Pani dużo zdrowia, mniej nadwrażliwości, więcej tolerancji dla otoczenia. Powodzenia przyszłych, w osiąganiu przyszłych celów. Przysłowie był 25 zł zawsze w kieszeni. No i uważaj na promieniowanie żył wodnych. Cześć. Cześć Barbara. Więc ja ci chciałam życzyć oczywiście wszystkiego najlepszego. Oczywiście spełnienia marzeń i chyba takich dwóch najważniejszych rzeczy, a mianowicie spokoju ducha i żebyś zawsze miała wokół siebie takich wspaniałych przyjaciół. W dniu urodzin, twych kochana, życzę ci szczęścia od samego rana. Niech ci słońce zawsze świeci i balonem nie odleci. Sałatek dla twojej zdrowotności, wiary, nadziei i dużo miłości. Wiele wspomnień, miłych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń. Dla ciebie, Basiu. Falling apart, unseen.
beautiful. You'd be so perfect with me, but you just can't see. You turn every head, but you don't see me.